Punkt, wieczorne rozmowy Telewizji Republika. Katarzyna Głyska, witam Państwa bardzo serdecznie. A Państwa i moimi pierwszymi gośćmi są komentatorzy. Jest z nami Paweł Piekarczyk, jest z nami Marian Kowalski. Mam nadzieję, że wszyscy są. O, widzimy Panów i słyszymy. Bardzo serdecznie witam. Dobry wieczór. Jesteśmy po debacie. Debacie, którą telewizja publiczna jako medium publiczne zorganizować musiała, ale jak Państwo widzieli również na naszej antenie, ta debata była transmitowana, więc można było ją również obejrzeć. I oczywiście zaczynamy od wrażeń z tej debaty. Ja zapytam Panów o sprawy bezpieczeństwa, bo takie pytanie również się pojawiło podczas tej debaty i zresztą trudno się dziwić. Donald Tusk, pytany o dwie koncepcje, które się ścierają, czyli ta jedna jego koncepcja, autorska, obrona Polski Zawisły. No a później to zobaczymy, co będzie. Może nam ktoś pomoże. I druga koncepcja, obrona Polski na granicy. I Donald Tusk, pytany o to, której koncepcji jest zwolennikiem, mówił o tym, że o bezpieczeństwie państwa decyduje odważny przywódca. I to on jest tym odważnym przywódcą. Ja chciałam panów zapytać, bo przecież wszyscy widzieliśmy tą jego odwagę w starciu z Władimirem Putinem. Jak on tam, że tak powiem, dawał odpór całej agresji imperialnej Rosji. Jak panowie odebrali tego rycerza, który sam jeden chce Polskę bronić? Armia mu niepotrzebna. Tusk sam jeden obroni. Paweł Piekarczyk. Widzę, że panowie nie mogą zdecydować, który pierwszy. To zwykle nas wywołujesz. Otóż pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, że po pierwsze w kilku aspektach o bezrobociu, o imigrantach i o obronności Tusk nic nie powiedział. Po prostu zaczął uciekł w jakiś inny temat. Natomiast to mówi o nim jedną bardzo ważną rzecz. Ta debata odbywała się według ściśle określonych, zaakceptowanych przez wszystkich reguł. Te reguły były zaakceptowane i ustalone chwilę przed debatą. I przyszedł Tusk na tę debatę i nie przestrzegał reguł, które zaakceptował, które przyjął i które jak rozumiem, współtworzył. I w związku nie odpowiadał na pytania, obrażał dziennikarzy, co też, zwracam uwagę, jest jakimś ewenementem. Jestem ciekaw, jakby amerykańska opinia publiczna potraktowała polityka, który obraża w ten sposób dziennikarza. Zresztą tutaj wielkie ukłony dla odporności psychicznej państwa prowadzących. Nie, no ale dobra, Pawle, no powiedzmy szczerze, że i tak się powstrzymał, bo tylko raz obraził. Znaczy tam próbował w zasadzie, coś tam podgryzał, próbował szarpać za kostkę, no. Tak to nazwijmy. Że to łaskawy jak Dzierżyński dla chłopczyka, który go poprosił o cukierka, ale nie, ale poza tym jakby tu jest, jakby jeszcze państwo musicie sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Co to znaczy minutowa wypowiedź? W ciągu minutowej wypowiedzi można wypowiedzieć pewien pakiet kłamstw, których odkłamanie czasami wymaga napisania kilkudziesięciostronicowego artykułu. Takich kłamstw w tych debatach, w tych wypowiedziach, czy Tuska, czy pana Hołowni, czy pana Bosaka, było od groma. Przy czym przyznam szczerze, że jakbym miał wybrać sobie trzy osoby, które jakby coś merytorycznie w ogóle próbowały powiedzieć przez tą debatę, to oprócz pana premiera Morawieckiego z moim największym na świecie zdziwieniem wskazałbym panią Scheuring-Wielgus i pana Bosaka właśnie. Natomiast ja zaskoczony jestem tą moją opinią, jak sobie to oglądałem. Natomiast jakby tutaj jest, jakby pan Tusk dał pokaz, jak można nic nie powiedzieć o czymś, o czym się powinno powiedzieć, zajmując tym tam odpowiednią ilość minut i robiąc odpowiedni teatr. I ta jego mina w momencie, kiedy upływał umówiony czas, kiedy pokazał się, że nagle o, on tak, bo mu się właśnie kończy czas na wypowiedź. Bo jak tak, jakby to była wina czyjaś, albo jakby ktoś mu odbierał, to był czas, na który się przed chwilą zgodził.
i na któryś, o co do którego się umówił. I on tak robi ze wszystkim. No dobrze, ale Paweł, jeszcze o takim ogólnym wrażeniu porozmawiamy za chwilę, bo ja myślę, że przynajmniej dla mnie największym zaskoczeniem chyba tej debaty jest to ogólne wrażenie, które pozostało po Donaldzie Tusku, bo jednak trzeba przyznać, że to jest człowiek no, z dużym doświadczeniem medialnym. I wydawało się, że on jednak będzie znacznie sprawniejszy. I do tego za chwilę wrócimy, ale ja jednak na początku będę drążyć ten temat bezpieczeństwa, bo tutaj pytania były dość konkretne. One były ustawione w takiej konwencji i jakby z jednej strony pokazywały koncepcję partii opozycyjnych, to mówiąc szczerze, dość po prostu uczciwie, i z drugiej strony pokazywały no, tą drugą koncepcję, która jest realizowana przez obóz rządzący. Każdy dostawał informacje, były też cytaty, no można sobie wybrać i ci, którzy słuchali, jakby wiedzieli, o co dokładnie jest to pytanie, a z kolei ci, którzy odpowiadają, no też jakby zdawali sobie sprawę, jaka jest, jeżeli nie mieli pełnej świadomości, jaka jest wizja konkurentów politycznych. I naprawdę, no, zwróćcie Państwo uwagę, Donald Tusk, pytany o jego koncepcję obrony państwa, już nic nie mówił o Wiśle, ale też nic nie mówił o tym, że tutaj mają być rzeczywiście potężna armia, tylko mówił, że to on zagwarantuje osobiście, zagwarantuje Polsce bezpieczeństwo. Znaczy, tak, ja bo zapytam się Mariana Kowalskiego, czy śmiać się, czy płakać, no. No, ja tam ani nie będę się śmiała, nie płakać, bo widać, że jak Donald Tusk stanie pomiędzy innymi uczestnikami życia politycznego, to ten swój blask wytraca. Nawet ubrał się jak małpi wujek, zupełnie niestosownie do okoliczności. To też świadczy o randze polityka. No i oczywiście łatwiej lać wodę 2-3 godziny jak Fidel Castro, niż powiedzieć coś konkretnego w minutę, zwłaszcza gdy się było premierem i to powiedzmy sobie wcale nie tak krótko. Co ma powiedzieć? No ja powiem tak, no, nie do mnie takie numery. Ja mieszkam w Lublinie, wiem jak wojsko wyglądało za Tuska. Kiedyś mnie z ZUS-u skierowali po jakiś kwitek do sztabu, a no to jedynym człowiekiem wojskowym w sztabie był szef sztabu. Tak, przyjęła mnie przy drzwiach jakaś taka z prywatnej firmy pani na obcasach, a ja byłem przygotowany, że tutaj tak jak kiedyś wojsko chodzi, prawda, po sztabie w mundurach, tam jakieś tylko sekretareczki się uwijały, do tego doprowadzili Wojsko Polskie. No ale moi drodzy, konkrety, jak jeszcze pan Hołownia mi to opowiada o wrogu na wschodzie, to ja nie wiem, czy on ma na myśli w tym momencie Ukrainę, czy kogo innego, bo ten wschód to różnie można rozumieć, jak ma jeszcze takiego gagatka jak Różańskiego przy sobie i chce nas przy pomocy takich specjalistów bronić, no to ja się zastanawiam, czy mnie aż rozstrzelają, czy tylko posadzą, jak to pojednanie Hołownia będzie realizował przy pomocy typków zachwyconych stanem wojennym. To jest rzecz skandaliczna. I powiem tak, nie słowa, a czyny. Bo ta galeria ambicjonerów, którzy mają pyski pełne frazesów, to może działać wyłącznie na ich sfanatyzowanych zwolenników. I powiem tak, Krzysztof Bosak, genialny mówca. Czego dokonał ten wychowanek Romana Giertycha? To, że zniszczył ruch narodowy, tak budowany przez wielu działaczy, i uciekł do liberałów, którymi kazał się przedtem brzydzić. Hołownia, na wszystkim się zna. Roztrwonił swoją partyjkę polityczną, uciekł do ZSL-u, żeby mieć po prostu jakieś pieniądze na ruchy i gada o pojednaniu. Z ZSL-em się pojednał, a nie z Polakami. Schering-Wielgus uciekła z Nowoczesnej, którą też roztrwoniły te genialne feministki w ciągu jednego sezonu politycznego, tylko ona powiedziała słowo prawdy. Uwaga, powiedziała, że wybudują 300 mieszkań. Tak, też to słyszałam. To 300 mieszkań. Ale powiem szczerze, że ja też uznaję, że to jest rzeczywiście ta liczba, z którą by sobie poradzą. No
no to przynajmniej wiemy, że nie zrobi nas w konie na tym odcinku, jest szansa. No ale ma, jeszcze mi się spodobała pani, pani Schering, bo zaczęła tytułować pana Obajtka premierem. Premierem, no tak. Też. Ja też na to idę, jak Morawiecki już tam będzie inne funkcje chciał pełnić. Ja też uważam, że Obajtek na premiera się nadaje, także pani Schering skradła moje serce na tym odcinku i powiem szczerze, że tutaj jej gwiazda wysoko świeci, ale za to inne te feministki z tego środowiska szczerze jej znienawidzą, bo jak wiadomo, feministki między sobą to są tak skłócone i tam baba baby tak nienawidzi, że chętnie teraz będą z niej, powiedzmy sobie, ostatnią koszulę zrywać i już jej nie pozwolą tak zadowalać, prawda, gustów takiego reakcjonisty jak Marian Kowalski. Skąd Marian Kowalski wie, że feministka między sobą się tak, tak nienawidzą? Bardzo to jest interesujące. Natomiast chciałem, żeby też na jedną rzecz uwagę. Proszę Państwa, te pytania, które były zadawane, one dawały możliwość, one uczciwie dawały możliwość minutowej, merytorycznej wypowiedzi na temat zadania w tym pytaniu. To jest bardzo ważna konstatacja. I teraz jakby i powinniście Państwo zrobić jeszcze jedną rzecz. Ta debata będzie dostępna na 600 sposobów w internecie. Można ją sobie zobaczyć i zestawić to, co oni teraz mówią, z tym, co oni mówili i robili kiedyś. To jakby kwestie obrony na przykład wschodniej części Polski trzeba zestawić również z takimi rzeczami jak współczesny stosunek tego towarzystwa do rozbudowy portu w Elblągu, jedynego morskiego portu, hipotetycznego na razie, który jest po wschodniej stronie Wisły. Z takimi rzeczami jakby zestawcie sobie to Państwo i zastanówcie się, która z tych postaci jakby jest spójna. To znaczy, kto mówi o obronie i wielkiej armii i ma przy sobie Różańskiego, a kto mówi o swojej odwadze jako obronie, a jest Tuskiem, albo kto, no tak naprawdę to jest, czy jakby kto wskazuje na absolutnie, że tak powiem, kłamliwe rzeczy, takie jak te 250 tysięcy wiz, takie jak rujnująca Polskę pomoc dla Ukrainy, to takie rzeczy, które tam padały w tych wypowiedziach, a które są kłamstwami, które żeby tak merytorycznie obalić, trzeba by rzeczywiście mieć nie kilka minut na wypowiedź, tylko bardzo poważne narzędzia, żeby te kłamstwa wskazać. Ale jedność tej narracji, jedność postępowania i tego, co się mówi, to jest niezwykle ważna rzecz. I tutaj jest absolutne 6-0 dla Mateusza Morawieckiego. Marian Kowalski powiedział, że Donald Tusk postawiony no, w takim, trudno nawet powiedzieć, że w tłumie, ale jednak w grupie, po prostu zginął, tak? To znaczy rzeczywiście wtedy, kiedy ten TVN z Onetem, z gazetą PL, Bóg wie z kim jeszcze, cały czas nad nim te reflektory trzymają, no to jego tam jakoś widać, bo cała reszta wyciszona, a na Tuska wszystkie światła i wszystkie obiektywy kamer. No ale jak się okazuje, że ten Tusk już jest pozbawiony tej ochrony TVN-u, już nie jest podnoszony i niesiony na rękach i wspomagany, no to okazuje się, że tak naprawdę on nie ma nic do powiedzenia. To znaczy nawet w zasadzie jak on wspomina swoją jakąś tam przeszłość jako premiera i nawet jak się odwołuje do tych czasów, kiedy dzisiejszy premier mu doradzał, no to i tak nawet nie potrafi tego dobrze no, zacytować, bo przecież nie on był wtedy pracodawcą Mateusza Morawieckiego. Tak? Znaczy dzisiejszy premier, a ówczesny Mateusz Morawiecki, ówcześnie Mateusz Morawiecki był prezesem banku. To nie Donald Tusk go zatrudniał, więc on nawet nie wie, jakby jest no na tyle już jakby jakiś taki zagubiony, chyba nie nadążający za rzeczywistością, nie potrafiący zdobyć się na taką szybką ripostę, no bo to też jakiegoś czasu wymaga, że jemu się fakty mieszają, nawet te, które powinien dobrze znać. No tak, Marian Kowalski. To,
No właśnie, to jest efekt hodowania takiego idola, którego trzeba kochać namiętnie, acz bezrozumnie, no bo to był najwybitniejszy między miernotami. Przecież kto zna polityków Platformy Obywatelskiej, tych lokalnych, miał z nimi do czynienia, wie, kto zasilał ich szeregi z innych ugrupowań, to wie doskonale, że to nie są żadne orły intelektu, nie są to ludzie, którym coś się udaje w tych umiłowanych samorządach, wręcz przeciwnie, czego się tknął, to im się, prawda, nie udaje. No i co jest miarą sukcesu Donalda Tuska? No fakt faktem, że o kilka punktów procentowych, jak zaczął kierować Platformą, podniósł, prawda, notowania Platformy. Ale w jaki sposób? Wystarczyło odsunąć prezesury Platformy, niejakiego Borysa Budkę, którego nie można by było zatrudnić nawet jako handlarza balonów na skwerze, prawda, bo to jest człowiek bez jakichkolwiek walorów, jak polityka, nie mówi na przywódcę. Także fakt, to tutaj miał nosa Tusk, że wystarczy Budkę odsunąć zupełnego, powiem szczerze, bez żadnych zalet człowieka, to delikatnie powiem, żeby mieć więcej w sondażach. To się udało, ale to nie jest żaden, prawda, powód do tego, żeby z tego człowieka czynić idola. A stacja wiadoma, no jest tak ukierunkowana tak, że, prawda, Polaków trzeba przedstawiać jako ostatnich, prawda, nieudaczników, osłów i ludzi paskudnych, których trzeba doprowadzić do ładu, ale tak naprawdę to jedyni nieudacznicy, paskudni, do niczego się nadający, to są ci przywódcy, których tam trzeba wielbić. I to jest najbardziej upokarzające, że człowiek, który jak się postawi już między pięcioma innymi, nikt nie w tłumie, a chce być, prawda, mężem stanu. Trzecia droga, Pawle, czyli ten taki przedziwny, dość można powiedzieć egzotyczny mariaż z jednej strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, a z drugiej strony partii, która, no, można powiedzieć, godzi w podstawy bytowe tych takich tego najtwardszego elektoratu Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli elektoratu wiejskiego, no, Polska 2050, to ten konglomerat zdecydował się wystawić w tej debacie Szymona Hołownię. No, na pewno człowieka, który z racji tego, że przez wiele lat prowadził programy rozrywkowe, no to dobrze się czuje przed kamerą. On potrafi, bo za to mu płacono przez wiele lat, no, nauczyć się pewnych kwestii, opowiadać dowcipy. No, w gruncie rzeczy, tak jak wyszedł dzisiaj, no to można powiedzieć, że trochę tak jakby prowadził, chyba czuł się, jakby prowadził ten program rozrywkowy w TVN-ie, bo w gruncie rzeczy tam jego rola też się do tego sprowadzała. Ale pytanie, czy ta strategia człowieka, który wychodzi i powie tam parę bon motów, rzuci jakimś takim, a chyba nawet niezbyt śmiesznym żartem, czy to może być strategia skuteczna? Bo rozumiem, że skoro Polskie Stronnictwo Ludowe oddało to miejsce Szymonowi Hołowni, to uznaje, że oni jako ludowcy te swoje głosy mają i ich się trzymają, natomiast problem stanowią wyborcy Hołowni, którzy potrzebują jakiegoś takiego pobudzenia i zwrócenia uwagi właśnie przez ich, no, dotychczasowego lidera. I być może, no, to jest ta strategia. Jak ty, Pawle, na to patrzysz? Ja myślę, że ten sojusz Hołowni, czy tam, no, Tygryska z Beksą, nie jest sojuszem egzotycznym, tylko jest sojuszem rozpaczy polegającym na wzajemnym oszustwie. To znaczy, każda z tych partii myślała, że ta druga ma poparcie, które pozwoli jej przekroczyć 8%. Okazało się, że wszyscy kłamali. Bo to tak jest. No i tu mamy. Ale Pawle, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to, że oni wybrali 8%, a nie 5%, które by im gwarantowało wejście, wynika z tego, że oni sobie nie ufają co do kasy. Bo jak mają 8%, to mają łatwiejszy podział, tak? A jakby mieli 5%, to by musieli mieć podział na tak zwaną gębę. I ja rozumiem, że nikt nie był na tyle przekonany, że ten ewentualnie drugi, na którego ta kasa byłaby zapisana, by się tą kasą podzielił. I to jest chyba najlepsze w tym wszystkim. Oczywiście, że tak, ale właśnie dlatego mówię o pewnym rozpaczliwym sojuszu. Bo oni oszukują się nie tylko co do poparcia, ale również pewnie, jak z tego wynika, co do pieniędzy. Natomiast w
ogóle, jakby spójrzcie Państwo na tę debatę tak troszeczkę z takiego innego, na przykład czym była ta propozycja Tuska, żeby w piątek zrobić debatę. To jest propozycja ostatecznego tchórza, który nie, jakby najbardziej by chciał, żeby ta debata skończyła się za 2 minuty północ, żeby jego słowa, żeby jego uczestnictwo w tej debacie nie mogło być poddane żadnej krytyce, nie mogło być poddane żadnej publicznie wygłoszonej ocenie. To, to jest jakby to jest tchórzostwo tego, że duże to nawet jakby, że to jakby żałosność Hołowni przy byciu Beksą albo Tygryska przy byciu Tygryskiem nie jest taka jak tchórzostwo Tuska w tym miejscu. Jakby proszę, proszę zwrócić na to uwagę, że oni nie są w stanie, znaczy Tusk nie jest nie tylko w stanie przestrzegać reguł, które przed chwilą ustalił i zaakceptował. Tusk nie jest w stanie zachować się nawet semikulturalnie. Ja nie mówię, że kulturalnie. Tusk nie jest w stanie powstrzymać się od jakichś potwornych kłamstw, a Hołownia od bredni z kolei. Natomiast, natomiast wszyscy oni się boją. Wszyscy, bo wyobraźcie sobie Państwo, co z Tuskiem Niemcy zrobią w ramach niemieckiej wdzięczności, jak on nie wygra tych wyborów. No, przepraszam bardzo, ale gloria victis działa wyłącznie wobec tych, którzy przegrają w dobrej sprawie. I to jest, tu popatrzcie Państwo na tę debatę również z takiego poziomu, bo o tym, jak wygląda sprawa bezrobocia, już Państwo tyle razy my wobec Państwa rozmawiali, że Państwo to już wiedzą. O tym, jak wygląda sprawa obronności, tak samo, jak wygląda sprawa uchodźców czy muru na granicy. Te rozmowy wobec Państwa odbywały się i Państwo to kojarzą. Ja dlatego sobie pozwoliłem porozmawiać na temat takiego czegoś, czego jeszcze nie było. To znaczy tego zestawienia, o którym mówił Marian, w którym jakby wszyscy z wyjątkiem pana premiera, no może pani Chojnicki w jakimś sensie i w jakimś stopniu też z przykrością, to stwierdzam pana Bosaka, nikną na tle jakby pozostałych. Natomiast z drugiej strony zobaczcie Państwo, co sam rodzaj tej, co sam sposób prowadzenia tej debaty mówi o nich wszystkich i mówi o każdym z nich. I weźcie sobie to do serca, no i poza tym oczywiście uważam, że Grodzki musi odejść. Co no ale spokojnie, jeszcze nie kończymy, bo to już Państwo mogą być zdziwieni, że to już koniec. Nie, no jeszcze mamy chwilę, jeszcze nie skończyliśmy. Marian Kowalski się zgłasza, ale ja dorzucę jeden temat, bo ja pytałam na początku Pawła o kwestię obronności, obrony Polski, strategię, bo to pytanie wprost odnosiło się do strategii obrony, pytanie, które padło w debacie, która w Polsce obowiązywała i została zatwierdzona przez jednego z ludzi, którzy tam stali i odpowiadali na pytania, ale on cichcem w ogóle się nie przyznawał, tak się rozglądał, że jakby nie wiedział, że to o niego chodzi. Ale w tej sprawie wypowiadał się również pan Krzysztof Bosak, lider Konfederacji. I tu mamy taką sytuację, że to jest pan Krzysztof Bosak, młody człowiek, sprawny, on też występował w programie rozrywkowym stacji TVN. W zasadzie tak nawet nie wiadomo dlaczego, bo w gruncie rzeczy zupełnie nieznany człowiek, tak wzięty ni stąd, ni zowąd. Tam zazwyczaj się znanych bierze, żeby przyciągać oglądalność, a tutaj była troszkę inaczej to skonstruowane. Wzięli nieznanego, żeby go wylansować. No ale dobra, zostawiamy to na boku. Na pewno człowiek sprawny przed kamerą, ale tenże człowiek nie powiedział o tym, że przecież obok niego w tej partii, w tej koalicji o nazwie Konfederacja, są ludzie, którzy mówią o tym, że tutaj nie powinno być żadnych wojsk amerykańskich, że nie powinniśmy być de facto w ogóle w NATO, bo to NATO to jest jakiś sojusz, który nas wystawia na niebezpieczeństwo, że tam są ludzie, którzy po prostu pod niebiosa wychwalają Władimira Putina, mało tego, gotowi byli uczestniczyć w bardzo wielu jego akcjach propagandowych, również związanych z działalnością no, wojenną Federacji Rosyjskiej, Janusz Korwin-Mikke i Krym, tak? Znaczy,
Mamy, jak się okazuje, Piotr Lisiewicz o tym pisał w Gazecie Polskiej, jakichś ludzi, którzy byli wynajmowani przez Federację Rosyjską do ochrony ważnych urzędników Federacji Rosyjskiej. W ogóle ludzie nieznani, ale okazuje się, że ni stąd, ni zowąd wrzuceni na szczyty list wyborczych Konfederacji. I on oczywiście może sobie mówić, że polskie firmy powinny produkować tu dużo, powinniśmy się bronić i tak dalej, ale za jego plecami stoją ludzie, którzy gotowi są, no, i gotowi byli faktycznie, po pierwsze, uderzać w relacje polsko-amerykańskie i sojusz polsko-amerykański, przeciwstawiać się obecności wojsk amerykańskich, dokładnie jak Władimir Putin, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wprost wspierać wojny Putina, Marian Kowalski, jak na to patrzy, bo przecież pan Bosak mówi, że on jest narodowcem. On jest po prostu człowiekiem, który walczy o interes polskiego narodu. No, on się tak pozycjonuje na polskiej scenie politycznej. Panie redaktor, mamy do czynienia z wielkim oszustwem, bo żaden Konfederacja nie jest ani partią konserwatywną, ani narodową. Ja byłem w UPR-ze za dobrych czasów, 17 lat, i zakładałem Ruch Narodowy, a tych kandydatów to ja w większości zupełnie nie znam, a ci, co znam, to ich nigdy bym nie powierzył im pilnowania moich rybek w domu, prawda? To są ludzie zupełnie nikąd, jakiś ambicjonerzy, banda cwaniaków, którzy będą szukać miejsca do robienia różnych interesów. Ja przypomnę, że jak tutaj padła idea budowy w Polsce Fortu Trump, taka była idea, to odezwał się natychmiast Grzegorz Braun i powiedział, że tu trzeba robić Fort Xi Jinpinga, czyli chińskich komunistów. No to jeszcze gorzej niż, prawda, te plany rozbiorowe do Wisły, bo jeżeli mamy oddać Polskę chińskim komunistom, to tam przynajmniej połowa Polski by poszła pod niemiecki zabór, to może by przynajmniej niektórym udało się przeżyć w obozie koncentracyjnym. Takie to wizje snuł Grzegorz Braun. Także ja państwa zapewniam, że Konfederacja nie jest żadną kontynuacją Ruchu Narodowego i Unii Polityki Realnej. To są wyłącznie ludzie z takiej czystki dokonanej wewnętrznie, z jednej strony przez pana Mencena, z drugiej przez Winnickiego i Bosaka. Pozbyli się ludzi, którzy z jednej strony chcieli wolnego rynku, ale dla Polaków, kapitalizmu dla Polaków, a nie wyprzedaży majątku narodowego razem z Petru, a z drugiej strony budowy prawdziwego obozu patriotycznego, który by supportował PiS z prawej strony, nie podgryzając, a dopingując do bardziej zdecydowanych działań. Taka była idea Ruchu Narodowego, gdy powstawał. Nie zwalczać PiSu, ale dawać takie podparcie z prawej strony, żeby na przykład polski premier, jadąc do Brukseli, mówić tak: a zróbcie z nami tak, a tak, bo jak nie, no to przyjdą tam ci gorsi, prawda? To w ogóle z wami nie będą gadać. To miała być taka sprawa. To się pozbyli ludzi, którzy mieli jakąś wizję i na rzecz własnych karieryjek. Moi drodzy, ja to nie ma czasu, no bo wiadomo, nigdy nie ma czasu pogadać o tym, o rzeczach najważniejszych. Przepraszam, to nie wina pani redaktor, tylko określonych, prawda, warunków, jakie są związane z publicystyką. Ale zapewniam państwa, że Konfederacja nie jest ani partią narodową, ani konserwatywną, a jej wolnorynkowość polega wyłącznie na tym, że garstka młodziaków, którzy są na utrzymaniu rodziców, nie chcą płacić podatków na państwo polskie, bo chcą mieć na piwko i dziewczynki. Paweł Piekarczyk, to na koniec, Pawle, to będziesz mógł tam swoim tradycyjnym wezwaniem, zawołaniem skończyć. Ale tutaj pojawił się też, bo był przedstawiciel bezpartyjnych samorządowców, pewno dla wielu osób w ogóle postać szerzej nieznana, ale tam się też pojawia i w jego wystąpieniu, i w wystąpieniu też Hołowni, zresztą też o tym PSL mówi, takie zaklęcie o takich bezpartyjnych fachowcach, którzy powinni zająć się polskimi firmami, bo te firmy właśnie powinny być oddane w ręce takich bezpartyjnych fachowców. I oczywiście co do tego, że największymi polskimi przedsiębiorstwami, w ogóle wszystkimi polskimi przedsiębiorstwami, które są w gestii Skarbu Państwa, powinni kierować ludzie, którzy są profesjonalni, wiedzą w ogóle, gdzie przychodzą, po co przychodzą i co mają robić i znają się na rzeczy, to nikt nie ma wątpliwości. Natomiast to posługiwanie się, takie wachlowanie słowem bezpartyjni, ja mam wrażenie, że to jest takie słowo wytrych, ale szanowni państwo, spójrzmy z innej strony. Gdyby te spółki
były rzeczywiście zarządzane przez ludzi, którzy jakby nie współpracują z rządem, tak? Czyli po prostu są nastawieni na jakieś tam cele biznesowe, ale już nie są nastawieni na cele, które zgodne są z interesem państwa, bo tak też można sobie wyobrazić i to były takie momenty, kiedy to tak pracowało. To w sytuacjach newralgicznych, różnego rodzaju kryzysów, te spółki nie mogłyby wykonywać takich działań, jakie wykonywały, no bo można powiedzieć, że to jest niebiznesowe działanie, ale one wykonywały działania na rzecz państwa polskiego, na rzecz polskich obywateli, kosztem też jakichś swoich dochodów, dlatego że są częścią mechanizmu państwa i są elementem i narzędziem ochrony polskich obywateli. I to jest jakby w ogóle przykrywany temat takimi zaklęciami bezpartyjni fachowcy. No nie, no właśnie guzik prawda. Nie żadni bezpartyjni, bo oni mają reprezentować państwo polskie, a nie jakiś z niczym i z nikim niezwiązany biznes, bo to wtedy nie jest dla nas żaden biznes jako obywateli. Pawle, jak ty na to patrzysz? Po pierwsze, kiedyś mi się kojarzy takie coś jak bezpartyjni fachowcy, którzy oczywiście... Ja wiem, wszyscy z Unii Wolności, tak. Bezpartyjni, apolityczni. No tak, ale oni nie byli od zarządzania, tylko od sprzedawania. No i to zresztą słabi handlarze, można powiedzieć. Zwracam uwagę, że... Przynajmniej z polskiego punktu widzenia, bo może z ich prywatnego, to całkiem niezłe prowizje były z tego handlu. Na całym świecie w ogóle jest tak, że nikt nie wierzy w istnienie bezpartyjnych fachowców, tylko... Każdy fachowiec ma swoje dossier i każdy fachowiec wiadomo, z kim jest związany. Wiadomo, kiedy od kogo dostaną jakieś granty, po to się składa oświadczenie majątkowe, po to się tak określa, żeby było wiadomo, czego się można spodziewać i żeby nie można było z tego robić zarzutu. A teraz zwróćcie Państwo uwagę na taką rzecz, że czym innym jest działalność polegająca na przykład, weźmy telekomunikację, na zapewnieniu wszystkim łączności telekomunikacyjnej, a czym innym jest działalność, która polega na zarabianiu na działalności telekomunikacyjnej. Dlatego, że zapewnienie wszystkim musi skutkować tym, że telefon trzeba dociągnąć tak czy inaczej do każdego gospodarstwa domowego, choć do niektórych, czy do każdego. Się nie opłaca po prostu. Tak. To dokładnie, choćby to więcej kosztowało, a zarabianie na tym może polegać na tym, że po prostu skomunikujemy ze sobą dwie firmy i będziemy zarabiać jeszcze więcej, ponieważ oni będą po prostu płacić bardzo wysokie rachunki. I że na tym się będzie jeszcze więcej zarabiać. To jest jakby z tym problemem takiego przerobienia, nie wiem, produkcji samochodów na zarabianie produkcji samochodów, państwo macie do czynienia codziennie. Kiedyś samochody po prostu działały, teraz działają 4 lata i trzeba wziąć nowy. Dlatego, że oni po prostu zarabiają na produkcji samochodów, zamiast produkować dobre samochody, tak jak kiedyś to było robione. I dokładnie tego chcą ci, którzy mówią o bezpartyjnych, nie tych, jak wiem. Kapitał ma narodowość, o czym się wielokrotnie przekonaliśmy. Z jednej strony... I to ostatnie zdanie, Pawle. Z drugiej strony narodowość mają ludzie, których ten kapitał wysysa. I to też trzeba pamiętać o tym. Teraz już mogę? Tak. Tak. Uważam, że Grodzki musi odejść i państwo możecie to zrobić na dwa sposoby. Nie zagłosować na niego w Szczecinie i zagłosować na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Senatu wszędzie indziej, bo większość z PiS-u w Senacie też pozbawi go immunitetu. O. I to już Paweł rozszerzył swój plan, znaczy państwu zaproponował rozszerzony wariant, bo wcześniej mówił, że trzeba jechać do Szczecina, ale dziś daje państwu szansę, że nie trzeba nigdzie jechać, można to załatwić inaczej. Paweł wspomniał o prywatyzacji, bo była jakaś taka firma, Telekomunikacja Polska, to szanowni państwo, ci bezpartyjni fachowcy już mityczni tak tą firmę sprywatyzowali, że prywatyzacja państwowej firmy polegała, uwaga, na oddaniu jej innej państwowej firmie, tylko z innego państwa. To jest w ogóle mistrzostwo prywatyzacji i to tego wszystkiego dokonali bezpartyjni fachowcy, więc można im pogratulować, bo w normalnych okolicznościach przeszliby do historii jako niezłe dziwactwo i szaleństwo. Tutaj kończymy, stawiamy kropkę. Marian Kowalski, Paweł Piekarczyk byli państwa i moimi gośćmi. My robimy krótką przerwę, za chwilę wracamy. Pan minister Antoni Macierewicz, wiceprezydent
prezes Prawa i Sprawiedliwości. Już za chwilę będzie państwa i moim gościem.